Obok marszałka w spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm RP pan Wiesław Szczepański, radni Sejmiku Wojewódzkiego pan Stanisław Piosik, pan Jan Koziołek oraz ojcowie gminy i powiatu wolsztyńskiego. W czasie posiedzenia omawiano sprawy związane z melioracją oraz kolumną transportu sanitarnego, która podlega marszałkowi. Podjęto również rozmowy o miejscowej bibliotece pedagogicznej, a dokładnie odnośnie finansowania tej placówki. Wojewoda obiecał przedsięwziąć odpowiednie kroki w tym kierunku. Spotkanie zostało jednak zdominowane przez sprawę linii PKP na terenie powiatu wolsztyńskiego. Sytuację dokładnie wyjaśnił przedstawiciel dyrekcji PKP. Dotychczas straty w ruchu pasażerskim pokrywane były przez przewozy towarowe. Te jednak na skutek przeobrażeń gospodarczych kraju zmniejszyły się o 60%. Zmieniono również ustawę o dofinansowaniu ruchu pasażerskiego. Skończyły się wszystkie dotacje ze strony rządu, a utrzymano jedynie dopłaty związane z ulgami na przejazdy dla grup uprzywilejowanych, czyli posiadających ulgi. Nowy projekt o liniach kolejowych przewiduje podział na linie państwowe, wojewódzkie oraz pozostałe. Duże kompetencje odnośnie linii wojewódzkich dano wojewodzie, który udzielić powinien koncesji na określone linie. Szkopuł w tym, że wykaz podziału linii jeszcze nie opracowano. Nie ma konkretnej ustawy pozwalającej na dofinansowanie kolei przez samorządy, czyli te nie mają możliwości ujęcia tych wydatków w budżecie. Kolej więc stanęła przed dylematem, kto będzie dopłacał. W wyniku tego trwają szczegółowe badania kosztów linii Leszno-Zbąszynek. Co dalej, zobaczymy. Jednakże linia Poznań-Wolsztyn na pewno nie zostanie zlikwidowana. Wiele kontrowersji na spotkaniu wzbudził list otwarty radnej Magdaleny Tomczak, która powołując się na pewien artykuł w jednej z gazet, zapytała, czy to prawda, że w Wielkopolsce ma zostać uruchomione składowisko odpadów radioaktywnych. Marszałek wydał się być zaskoczony. Obiecał jednak zająć się tym problemem.